Siema, siema, siema wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj bawimy się w święta, właściwie nie w święta, a w kalendarz adwentowy i oddam swoje najcenniejsze przedmioty na prezenty dla innych youtuberów oraz masakrowiczów, bo nie wszyscy są youtuberami chyba. Chyba nie wszyscy, nie no, wszyscy muszą być youtuberami. Co ja tutaj gadam? Nie, no dobra. Oddamy swoje najcenniejsze przedmioty i zaraz wam pokażę gdzie, co, jak. O, Zacha napisał. Hejka, właśnie nagrywam odcinek. I oddamy swoje najcenniejsze przedmioty. Zaraz wam pokażę gdzie, co, jak. I co potrzebujemy, ponieważ mam przy sobie jednego diaksa, w sumie jeden diaks to nie jest zbyt dużo. Wezmę tak, wezmę ze sobą 16 bloków. Połowę tego. Czekajcie, jak zrobić połowę? Tak, ok, połowę tego, głowę creepera, dwie końskie zbroje, trzy bikony. Wezmę ze sobą parę róży, 6. Trójząb. Też weźmiemy trójząb. Też weźmiemy trójząb, ponieważ jest on cenny, on jest fajny. Kilofów niestety nie oddam, bo z nich kopię diaksy. Weźmy dwie głowy smoka. Zobaczmy, co mamy w tych shulker boxach, bo to jest ważne. A ja chciałbym, żebyście zobaczyli, czy macie subskrypcję na tym kanale, ponieważ warto ją zostawić z łapką w górę oraz dzwoneczkiem. Odcinki prawie są codziennie, czasami jest przerwa jednodniowa, ale tak to są codziennie o 13:30, chyba że jak ostatnio się spóźnię i dam o 16:00, jak jakiś bot totalny. Przepraszam za to, dlatego zróbcie tak i ja zobaczę, co tu mam. Ha, 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 ha. Mamy ładne buty. Weźmy te buty. Czekajcie, uporządkujmy sobie te itemki. To jest ten rząd, gdzie nie mogę tego oddawać. Okej, i to jest moja zbroja. Weźmy te buty, mamy ładne zbroje. Tej zbroi nie oddam. tą zbroję mogę oddać. Ona jest taka sama w sumie, ale mam dwie takie. Na wojnę z magistrem mi się przyda. Hełm bardzo ładny. Spodnie, jeszcze jedną zbroję. I dotąd mamy moje itemki. Okej, to zostawmy, to weźmy. A co jeszcze możemy stąd wziąć? Fajerwerki. Fajerwerki, jeden stack wystarczy. Obsa trochę weźmiemy. W sumie czekajcie, wezmę tak 18, to nie, obsa na razie nie bierzemy. Właściwie możemy tu jeszcze wrócić w sumie. Co tu możemy wziąć? Dirta nie. Czas to może być w sumie, ale nie mam miejsca na razie, to nie bierzemy. Parę name tagów weźmy. 7 wystarczy. Najwyżej sobie bardziej tam wyfarmię te name tagi. Zobaczcie, pokażę wam, o co chodzi, bo pewnie jeszcze nie wiecie, o co chodzi, czemu ja oddaję te prezenty, czemu, w sensie prezenty, te przedmioty, czemu coś robię i tak dalej. Wczoraj na streamie, teraz jak jestem, to wczoraj, jak oglądacie, to przedwczoraj, zrobiłem takie coś. Zrobiłem takie coś. Wielki bałwan upośledzony. Dajcie znać w komentarzach, proszę, że jest ładny, bo... No proszę, dajcie znać w komentarzach, że jest ładny. Zacha! Co tu pan robi? Ogląda regulamin. Mamy choinkę, którą zaraz udekorujemy, ale już poza odcinkiem. Subcio. I pokażę wam regulamin, o co tu chodzi. Regulamin kalendarza adwentowego. Po pierwsze, primo, każdy, kto pierwszy, ten lepszy. SKKF ma bana do 12 grudnia, bo otworzył 3 na odcinku. Te 3 otworzył na odcinku. Wiem, że był już pierwszy, drugi, trzeci grudnia. Dzisiaj mamy też trzeci, czyli otworzył. Ja rozumiem to, ale no nie było jeszcze otwartego. Dalej. Akcja ma być miła. I proszę się nie kłócić o prezenty. Każde okienko można otworzyć danego dnia od godziny 18:00. I to jest ważne. Od 18:00, ponieważ będzie kto pierwszy, ten lepszy, więc to nie będzie tak, że będzie ktoś w nocy grał, ja, i sobie otworzy prezent, bo nikogo innego nie ma na serwerze. Każdy będzie miał szansę. I tu właśnie jest pokazane, żeby Evron też miał szansę otworzyć jak wstanie. Proszę nie otwierać nawet minutę wcześniej, bo niestety puszek level 100 będzie psuł ludziom święta. Jak otworzysz jakiś prezent, to proszę daj też innym szansę. Prezenty są sponsorowane przez świętego Mikołaja, twórca Paczol, pomysł Zacha. No i Zacha tutaj siedzi, on jest pomysłodawcą. I teraz wam pokażę. Trzy pierwsze prezenty to były jakieś tam bloki diaksów, jakieś rzeczy. Dalej mamy czwarty. Mamy niezliczalność 3 i parę złotych marchewek, takie słabe. Potem mamy starter pack na smoka. Potem mamy same naprawy i trochę szmaragdów, czyli fajny prezent. Tu mamy szmaragdy i dwa lugole, czyli znowu taki średni. Tu damy spodnie i trochę fajerwerek, ale troszeczkę.
taki prezent, o! I jedno chciałem wam powiedzieć, bo ja wiem, że wy potem sprzedajecie u swoich ulubionych youtuberów, które prezenty warto otwierać. Wszystko pomieszam po odcinku, żeby nie wiadomo było, które jest gdzie. Wszystko pomieszam po odcinku, dlatego nie warto pisać, ale okej. Mogę tam wskoczyć? Nie mogę tam wskoczyć, dlatego będę musiał sobie położyć jakiś tani blok pod sobą. Tutaj. I tu na przykład damy beacon. W taki sposób, o. Damy beacon. Beacon jest wystarczającym prezentem, więc nie będziemy dać więcej. Tu damy głowę creepera. W sposób na przykład taki. Głowa creepera. Co dalej mamy? Tu są otwarte. Tu damy sobie na przykład... trzy bloki diaksów. I zbroję na tym. I takie prezenty będą. Czyli prezenty są totalnie grube. Czyli tu damy na przykład taki sposób bloki szmaragdów. I do tego możemy dołożyć jakieś fajne buty. Albo nie. To wystarczy. Tutaj damy trójząb, kochani. Tutaj damy trójząb, żeby on był na końcu. Wiem, że mówiłem, że pomieszam i tak zrobię. Pomieszam. Nie! Końcowe mogę zostawić w sumie, że ten trójząb tutaj był taką zagadką, bo i tak nawet jak powiecie, że ej, trójząb jest ostatnim, to wszyscy będą się rzucać, dlatego zostawimy trójząb. Zostawimy parę name tagów. I to jest gruby prezent, dlatego zostawimy może jeszcze... Hełm mam na sobie, dobra, czyli ten hełm możemy zostawić. O, zróbmy tak. To jest gruby prezent, czyli 24 grudnia na Wigilię jest mega gruby prezent. Mam nadzieję, że wtedy ludzie będą zalogowani i się będą... O nie... O 18... To się nie będą bić, bo wtedy na Wigilii będą. 23... Dajmy znowu beacon. Ja jestem hojny tutaj. Dajmy trochę fajerwerek. W taki sposób. Ja jestem tutaj hojny. Ja tutaj jestem Świętym Mikołajem dzisiaj. Znaczy były... Pokażę wam szybkiego shota, jak był Święty Mikołaj. Teraz... Patrzcie, Święty Mikołaj prawdziwy. Nie tak był zgadzista. Nie, to ty... Ja z chęcią przyjmę. I sprzedam zyski. Prezenty przyniósł, patrzcie. Ej! Dostaliśmy prezenty. Ej, PogChamp. Oczywiście to do kalendarza mi Mikołaj przyniósł prezenty. Ej, sztos. Blok szmaragdu, dwa bloki diamentu, dwa bloki złota. Fajerwerki. Spoko buty. Cztery kryształy endu na smoka. Złota marchewka, złote jabłko. Zaklęta niezniszczalność 3. Ej, ale skin super, co nie? Pokczapik totalny, gdzie on idzie? Mam nadzieję, że tu wróci jeszcze. Nie zostawił na razie. O nie, ej, Mikołaj nas odwiedził. Ale super. Witek to zmontuje? Zmontowane, mam nadzieję, że wam się podobało, bo prawdziwy Święty Mikołaj nas nawiedził w grze. Więc, no, dziwna sprawa, dziwna. Naprawdę, tu mamy prezenty. Czy mamy cały ten pierwszy level zaprezentowany? Mamy. Dobra, więc weźmy sobie tutaj tak nieregularnie. O, tu zobaczcie w ogóle, jakie są prezenty. Jest trochę obsa i rózga dla Magajstra. To jest chyba najlepszy prezent z tego. Ja bym chciał ten prezent otworzyć. Co prawda ja nie będę otwierał, bo to ja to daję, więc nie będę tego otwierał. Tu damy fajerwerki, ale nie tylko fajerwerki, ponieważ damy jeszcze diaksy. Diaksy damy w taki sposób. 9 diaksów wystarczy. Wiem, że blok mógłbym wstawić, ale zróbmy tak. O, i 8 diaksów wstawiliśmy. Tu damy sobie dwa bloki i diaksa. Tu damy sobie, powiedzmy, mega zbroję. Zbroja naprawdę jest chyba jedna z lepszych. Ciernie, ochrona, niezniszczalność. A co ja mam na sobie? W sensie tutaj? Naprawa... Tak, to jest moje. Naprawa, ochrona, ciernie, niezniszczalność. Czyli bardzo dobra zbroja. I co, już mamy wszystko gotowe? Na razie? Wiem, że nie wszystkie zapełniłem, ale na razie mamy wszystko gotowe. Okej, mamy wszystko gotowe i zobaczcie. Tam są wielkie sanie z dwoma reniferami. I tutaj na odcinku, na live'ie dostałem pomysł, żeby nosy reniferów zrobić w taki sposób. Czyli mamy ramkę i mamy nosek z redstone'a. Trzeba będzie udekorować choinkę, regulamin jest. Bałwan jest piękny. O. I tu trzeba śniegiem chyba obłożyć, jak Zacha robi. Dobry pomysł.
Na razie sobie zostawię te rzeczy. Aha, bo bałwana chciał zrobić. O nie, chciał bałwana zrobić, ale deszcz pada. Głowy smoka jeszcze mam w ogóle. Może zostawmy głowy smoka od razu, bo... Tu mamy głowę creepera. Tu damy głowę smoka. I damy ją w taki sposób. Tu mamy pusto? Nie, tu mamy beacon, więc to nie jest puste. Wiedziałem. Wiedziałem, że spadnę. Ja wiedziałem po prostu. Mój movement bota jest po prostu genialny w tym Minecrafcie. Dobra, budujemy się do góry. I tu damy kolejną głowę smoka, ale dwie z rzędu będą. To nie dajemy. Nie dajemy głowy smoka. Damy tutaj płytę ze zbroją. Okej. I dwie róże. Bardzo ładnie to wygląda. Gdzie my jeszcze nie mamy prezentów? Tu mamy. Tu mamy. Tu mamy. Ej, nie mówcie, że już wszystko wypełniłem. O, tu nie mamy. Tu nie mamy, to mamy głowę smoka i bardzo ładne buty damy tak, żeby to był taki mały smoczek jak Baby Yoda. Tu mamy, tu mamy. I teraz jeszcze do góry musimy się zbudować. Czy mamy wszystkie prezenty? Ej, chyba tak. Nie, tu nie mamy. Tu nie mamy. Co mi zostało? Dwie widerowe róże. Name tag. To... Drugi name tag, damy tak. I coś tu mamy jeszcze? Chyba wszystko, chyba wsio. To damy jeszcze jakieś bloki może diaksów? Co wy na to? Weźmy raz, dwa, trzy, cztery bloki diaksów. Elytry nie mogę oddać bez moja niestety, więc nikt nie będzie... O! Czaszkę Widera damy. Czaszkę Widera i kuszę damy gdzieś. Kusza też jest fajna i gąbkę damy. O, to będzie super. To będzie super. Zobaczcie, ile cennych przedmiotów oddałem. Masakra, no to trzeba nagrodzić mi łapką w górę, mi się wydaje. Czaszka Widera. Tu damy... Co tu jest? Beacon, to nie, to jest za dużo. Tu damy... Zamiast tego damy kuszę. Da się to otworzyć? Nie da się. Okej, okay. Da się tak. Co tu mamy? O, tu zrobimy takiego potworka. Tu mamy coś słabego? Tak, mamy coś słabego, a my mamy jeszcze gąbkę, więc możemy gąbkę wsadzić tutaj. Gąbka jest fajnym przedmiotem, takim jednym z bardziej unikalnych przedmiotów na serwerze. No jest trochę tych gąbek, co mi się odłączyło? Bardzo was przepraszam, ale odłączyła mi się kamerka, nie wiem czemu. I dogrywamy odcinek. Skończyliśmy na gąbce, ja już te prezenty uzupełniłem i jeszcze przyniosłem parę rzeczy. Zaraz wam pokażę wszystkie prezenty, ale tak jak mówię, będę je mieszał. Ponieważ te prezenty... Czekajcie, wezmę sobie jakieś tanie bloki, żeby tutaj się podbudować. Ponieważ te prezenty jak będą w tych samych miejscach, gdzie są, to będziecie mówić co i jak. I ja wam pokażę. Poczekajcie, tu dorzucimy buty. Tu dorzucimy miecz. Grabież 3 naprawa, ostrość 5, niezniszczalność. Super miecz, tu dorzucimy. Jest teraz zużyty, ale nieważne. Podbudujmy się tutaj troszeczkę. Okej, okay, tu dorzućmy ładne buty. I zburzmy to sobie na razie, bo nie mam tyle bloków przy sobie. A jakieś biedackie bloki, wiecie no. Tych diamentów ostatnio na live kopaliśmy mnóstwo, więc mamy bardzo dużo. Tu dajmy jeszcze hełm. Wydajność pod wodą, ochrona 4, oddychanie 2, niezniszczalność 3. Bardzo fajny hełm. Tu dajmy, patrzcie, dałem kuszę, dałem diamentową zbroję, dałem dwa bloki. To dajmy jeszcze spodnie. Te prezenty ostatnie muszą być grube. Muszą być grube. I teraz te trzy. Okej. Okay. Te trzy tu się zbuduje. To zamknijmy sobie. Tu mamy jeszcze czaszkę widerowego szkieleta. Nie wiem, czy to pokazywałem, bo nie wiem, kiedy mi się kamerka odłączyła, dlatego dogrywam. Powolne opadanie 4. Może być. Może być. I tu damy jeszcze zbroję. Ponieważ mamy tutaj beacon. Jest... Nie. Tu dajmy zbroję. Tu jest gruby prezent. Patrzcie. Tu jest beacon. Tu jest trójząb. Tu jest jeszcze zbroja i hełm. Hełm jest mega kozacki. I tu dajmy tak, a tu mamy co? Dobra, i tu mamy beacon i fajerwerki, więc jest git. I tu mamy gruby prezent, jest trójząb. Tego prezentu nie będę zmieniał. Tu będzie wiadomo, że 24 grudnia jest trójząb. Wszyscy o tym będą wiedzieć. I będzie tak, mama, bo nie grzej tych pierogów, bo ja idę prezenty otworzyć. Dajmy jeszcze te dwa bloki diaksów. Dajmy jeszcze tutaj dwa bloki diaksów. I tutaj mamy... Głowę smoka, blok diaksów, głębinowy wędrowiec. Okej. Okay. Prezenty są uzupełnione. Ja wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Ponieważ zaraz po odcinku będę mieszał te prezenty, żeby nie było wiadomo, gdzie co jest. Ja wam pokażę jeszcze jedną fajną rzecz. Ponieważ nie wiem, czy widzieliście, na live to pokazywałem, ale na odcinku chyba nie. Tu mamy puszka. Puszek level 100. I tu jest świątynia puszka. Tu jest świątynia puszka, żeby wrzucić ofiary dla puszka. Zobaczmy w ogóle, czy ta ofiara jakaś tam jest.
Czy ktoś wrzucił ofiarę dla puszka? O, blok mi spadł. A, nie mogę tego otworzyć, więc na razie ofiara jest nieotwieralna, dlatego nie będziemy sprawdzać. Wsadźmy sobie tutaj blok. To będę sprawdzał później. Okej, będę sprawdzał później. I tu jest po prostu, skoro ja zawieszam na chwilę wojnę z Magajstrem, o czym... Dobra, kamerka działa. Skoro ja zawieszam na chwilę wojnę z Magajstrem, o czym mówię, że tylko przed świętami na chwilę, potem będzie przed świętami jeszcze wojna i po świętach będzie wojna. W trakcie świąt nie będzie wojny. Ale teraz na chwilę zawieszam, ponieważ będę robił prezenty, nie ma czasu na jakieś wojny. Jasiu, dziękuję ci, że mi tu wsadziłeś blok Diaksa za 3 slimy. Slimy. Slimy? Gdzie jest ten wieśniak? Siema. W ogóle wieśniaki mają tak świetne nosy. Ja wiem, że o tym wiecie, ale one mają tak świetne nosy. Ha. Co ty masz tutaj? A, jakieś słabe kilofy. Okej. Ja się będę z wami żegnał. Jeżeli podoba mi się taka inicjatywa na serwerze, dajcie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz wpadajcie nasze Instagramy, żeby followować. I dajcie znać, czy chcecie na Instagramach jakieś, nie wiem, wstawki przed odcinkiem, że, nie wiem, jutro będzie taki i taki odcinek. Halo? Ej. Co się gapisz? Co się gapisz? Zostawiłeś suba i łapkę w górę? Chyba nie zostawił. Dobra, jego będziemy musieli tutaj skarać, że nie zostawił. Dlatego ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pa, pa.